Cześć! Z tej strony Sfelder, a przed nami już niebawem bardzo długo wyczekiwane finały szkolnej ligi e-sportowej TTEP w Counter-Strike Global Offensive. Długo wyczekiwane, bo w tym roku zaskoczył nas nie tylko poziom zawodników. Już w najbliższy poniedziałek i wtorek rozpoczynamy zmagania 8 najlepszych reprezentacji szkół średnich TTEP. Droga do finałów była bardzo długa, ale nie dla tych, którzy w czasie pierwszej fazy poradzili sobie znakomicie, bo oni awansowali do grupy mistrzowskiej, gdzie pierwsze 5 miejsc miało zagwarantowany awans na najbliższe rozgrywki, a kolejne 3 walczyły w barażach. Zwyciężyły 2, a kolejna, 8, ostatnia ekipa dołączyła z grupy 4. W tym roku na finałach wystąpią zatem reprezentacje z Krakowa, ze Szczecina, z Gdańska, z Białegostoku, z Tychów, z Gniezna, z Wrocławia i z Gorzowa Wielkopolskiego. Ostatnia wspomniana przeze mnie drużyna Gorzów Wielkopolski to ekipa, która awansowała w czasie meczów barażowych. Wielkie gratulacje dla nich. Skoro wiemy już tak dużo, warto przystąpić do losowania par ćwierćfinałowych. Pierwsze 4 ekipy, które zapewniły sobie największą liczbę punktów w czasie rozgrywek grupy mistrzowskiej, są już przypisane do swoich ćwierćfinałów. Teraz czas wylosować ich przeciwników. Do drużyny z Krakowa dołączy Gniezno, więc to jest pierwsza para ćwierćfinałowa. W drugim meczu ćwierćfinałowym do ekipy ze Szczecina dołączy ekipa z Wrocławia. W czasie meczu ćwierćfinałowego numer 3 Gdańsk podejmować będzie ekipę z Tychów. Co oznacza, że do ekipy z Białegostoku ma dołączyć Gorzów Wielkopolski. W poniedziałek o godzinie 12:00 rozpocznie się pierwszy mecz ćwierćfinałowy, a razem z nim cała machina emocji. Bądźcie z nami.